Ale zaraz. Moment. Chwileczkę. A nadmieniona i niezastąpiona rozgrzewka. Wiem. Był spacer, spaceroprzebieszka, rower czy też dynamic stretching. A może i nawet i nader. Animal flow training. Dla wtajemniczonych zresztą bardzo konweniujący do. Primitive functional movement. No dobra. Ale gdzie taka tradycyjna, znana każdemu rozgrzewka. Wymachy, rąk, tył przód oraz naprzemiennie. Wymachy nogami, tył przód oraz okrężne bioder. A może Orbitrek? Dla mnie działa trochę destrukcyjnie na kolana, ale może mam taką budowę, może mam taką wysokość, długość nóg, kości piszczelowych, nie wiem. Staw skokowy i nadgarstki. Czyli tak standardowo rozgrzewamy machając nadgarstkami i kręcąc na ziemi nogą. Ja mam kilka super alternatyw na tradycyjne wersje tych ćwiczeń. Improwizacja tutaj z Primitive Functional Movement, bardziej już zaimplementowane, genialne ćwiczenia, od razu mobilizujące także kiedyś wam to podeślę na filmiku podskoki lub skakanka tego nie lubię skłony na stojąco lub siedząco krążenia bioder lewo prawo przód i tył pompki też oczywiście wykroki w tył to ważne ale były w tył gdyż mamy większą kontrolę nad kolanem które dobrze żeby przy tym ćwiczeniu nie wyszło poza linię dużego palca co jest powszechne i permanentnie szkodzi naszym rzepkom w ogólnym założeniu i zarysie. Aby się nie rozgadywać, lekkie przysiady. Bieg bokserski, jak ktoś zna, lubi i kojarzy, lub zwykłe pajacyki. Żonglerka. Dla ciekawych, świetnie stymuluje całą górną strukturę mięśniową i ją dogrzewa. W około 20-30 minut, z tego co pamiętam, można spalić ponad 200 kalorii. Brzuchy. Tak, ja je robię po spacerze jako kontynuacja rozgrzewki i optymalne, lekkie wprowadzenie w trening. Ok, większość tych koncepcji ćwiczeniowych można zaliczyć jako dynamic stretching. A co dodatkowo, jakie urozmaicenia ciekawych ćwiczeń mam dla Was jeszcze? Mamy cudowne, wytrzymałościowo stabilizujące, takie jak słynne. Przytrzymanie pompki lub przysiadu. Świetnie stymulujące i rozwijające mięśnie. Głębokie. To jest bardzo ważne. Sagital. Na wyprostowanych dłoniach i układzie ciała, jak do pompki. Tutaj pamiętajmy o poprawnej postawie, która jest kluczowa, aby nie przećwiczyć, przeciążyć, nadwyrężyć lędźwi. Obiecana już kolejna definicja, wpleciona dla ciekawych. Czyli numer jeden na naszej liście, i nasz bardzo ważny kor, czyli obszar centralny. Funkcja stabilizowania lub stabilizowanie osi podparcia ciała, kręgosłupa wzdłuż jego ośrodka ciężkości. Hein, no właśnie. A propos, a co z równie rozbudowującym podporem bocznym na łokciu, znanym i zwanym side plank ależącym również do sfery core, cross, traversal. Tak to jego definicja. Właśnie było przed chwilą o nim a, tylko w wersji do pompki. To są cudowne ćwiczenia na stabilizację i na siłę. Hmm, można się pogubić. Dlatego specjalnie dla Was z tej okazji przygotowałem świetnie rozpisany i odlinkowany zestaw możliwych ćwiczeń na moim blogu w artykule o Primitive Functional Movement, który to link bezpośredni wrzucę w opisie tego odcinka, jak i również w transkrypcji obecnego odcinka, która to dostępna będzie za jakiś czas na moim blogu przemyślenia-sportowca.pl. Pamiętajmy o możliwościach, jakie daje trening funkcjonalny. Właściwie to cały czas o nim mówię, lecz nie sygnalizuję. Jak zdążyliśmy się już przekonać, kryją w sobie nieograniczoną liczbę wspaniałych i ciekawych ćwiczeń. Moglibyście spytać, ale z jakiego zakresu? Otóż, po pierwsze, mobility, czyli mobilizacja stawów, mobilność. Po drugie, strength, siła. Jest power. Po trzecie, stability, czyli mięśnie głębokie, stabilizacja. Wielu ludzi ma z tym problem. Te trzy składniki możemy fenomenalnie wykorzystać na rozbudowanie formy w okresie stagnacji, jaką wywołał koronawirus. Podjąłem walkę z koronawirus i wygrałem bitwę o naszą aktywność. A właśnie, aktywność poza domem. No stres. Nie bójcie się aktywności poza domem, na przykład w lesie, jak wspomniałem wcześniej. Czyli rower, spacer, przebieżki. Nie dajmy się zwariować. Ocali nas spokój i rozwaga oraz świeże powietrze. Przy okazji w kwestii wyjaśnienia, moje kursy to Blackroll Education. Czyli automasaż, powięź i podstawę treningu funkcjonalnego. Tak dokładnie. Jestem trenerem Black Roll oraz instruktorem Primitive Functional Movement Level 1 lub Level 1 bez dyplomu, bo korona przyszła na egzamin lub egzaminu okres. Ale nic to. Poczekamy chwilę na lepszy moment, a przygotowaniem będą ćwiczenia i praktyka z wami. A więc trochę o Primitive Functional Movement, arcywspaniały system, zbiór ćwiczeń z zakresu treningu funkcjonalnego, wybitnie wszechstronny, pozwala rozruszać nasze zasiedziałe ciało we wszystkich kierunkach i w pełnych zakresach ruchu. Jak już wspomniałem, mamy trzy podstawowe płaszczyzny, które musimy rozwijać dzięki swoim treningom, aby skutecznie unikać i minimalizować kontuzje. To sprawdzony. I używany na całym świecie system treningu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Przemyślany i oparty na biomechanice ruchu człowieka. Trochę teorii mojej parafrazy o treningu Primitive Functional Movement. Aby zrozumieć potencjał neuromotoryczny ludzkiego ciała trzeba użyć czterech nauk. Czterech nauk. Które badają mechanizmy odpowiadające za aktywność ruchową i... Sportową. Fizjologia człowieka nauka, która wykorzystuje zasady fizyko-chemiczne do analizy funkcjonowania organizmu ludzkiego poprzez zastosowanie zarówno mechanizmów molekularnych jak i funkcji komórek i narządów, aby poznać przyczyny, warunki, prawa, które determinują i regulują życiowe zjawiska organizmu ludzkiego. Anatomia człowieka nauka badawcza i opisująca budowę ludzkiego ciała. Następnie, biomechanika ruchu, nauka badająca prawa rządzące ruchem ludzkiego ciała, i kinezjologia, nauka, która bada aktywność ruchową ludzi we wszystkich jej formach. Podstawowymi kwestiami wyłaniającymi się z badań nad tymi naukami, które dobry trener powinien znać, by osiągnąć doskonałość, w dążeniu do przejęcia kontroli nad ruchem ludzkiego ciała są. To pięki, to jest i mózg, 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 mózg. To wszystko jak z bajki. Ale przejdźmy dalej. Po pierwsze, aparat ruchu podstawowe składniki postawy ciała i ruchu. Po drugie, łańcuchy mięśniowo powięziowe cudownie ważne. Po trzecie, trzy dominujące obszary ciała. Po czwarte, trzy dominujące płaszczyzny ruchu. Po piąte, trzy frazy kurczu mięśni. Nie wiem, dlaczego przyciszyłem. Być może stawiam kropkę nad i. Po szóste, idealna postawa ciała. Po siódme, schematy kompensacji we współczesnym społeczeństwie. Okej, okay. koniec tej Kompensacji i sensacji. Wystarczy kilka dobrych ćwiczeń na rozciągnięcie naszego ciała i powięzi, mięśni i wprowadzenie go w stan efektu ruchu w cudzysłowie nasmarowanie naszych włókien mięśniowych i trening gotowy i skończony. Rano można nawet wykorzystać spacer czy orbitrek jak wylistowałem przed chwilą i dodać do, do tego świetne dynamic stretching, czy czyli rozciąganie w ruchu lub też wspomniany animal flow training. Następnie krótka sesja z rolką. Jakieś 10-15 minut automasażu i następuje regulacja naszych powięzi w wyniku wcześniejszych przeciążeń idących w parze z dobrym treningiem. Na dobitkę chwila grozy, na to ostateczne zmęczenie naszego ciała z rana. Uwaga, jakże ważne i permanentnie pomijane: ćwiczenia wyciszające nasz organizm, rytm i układające nas samych i to, co przepracowaliśmy na domowym treningu. Jak to wykonać, jak to wdrożyć, co można zrobić, setki pytań i wiele wątpliwości. A to takie proste: pooddychać i posłuchać swojego tętna, wyczuć rytm i wystopować, a raczej zwolnić tempo wywołane wysiłkiem fizycznym na treningu. Jest kilka świetnych ćwiczeń pomocnych w tym zakresie. A i przy okazji z cudownego i coraz to bardziej powszechnie znanego na całym świecie nie chciałbym powiedzieć modnego mobility, pędzę z przykładami. Mini bridge. Mini bridge. Będą tutaj świetnym rozwiązaniem, byle w powolnym rytmie i jak najwolniej się da. Cool down. Dodatkowo rozciąganie kręgosłupa, na przykład leżenie na plecach i sięganie nogą do przeciwległej ręki, rozpostar rozpostartej w pozycji przysłowiowego krzyża, głowa w przeciwną stronę niż ruch nogą. Nie zapominajmy o powolnym, wyciszającym oddechu. Prawda, że działa? Planowanie i dostosowywanie ćwiczeń, oraz forma. Takiego treningu uczymy się miesiącami, dopasowując do siebie najpotrzebniejszy zestaw ćwiczeń i odpowiednie tempo oraz zakres ruchu początkowego bez przeciążeń. To proces z wieloma najdrobniejszymi, ale potrzebnymi zmianami i szczegółami. To nie ma być straszne i trudne oraz przeciążające jak treningi z młodym trenerem i jego chęcią wykazania się, czy to zawojowania i zaimponowania poprzez drastyczny wysiłek na nas samych, na uczących się i dopiero zaczynających sportowcach. Wielokrotnie byłem tego naocznym obserwatorem, jak to życzliwie brzmi, i, tra i trawiłem ten obraz z zaciekawieniem. A więc to ma być idealne, sprawiać przyjemność i być dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb i kontuzji, jakie w swojej historii sportowca, na przykład, przeszliśmy. To ma być nasze tempo, to jak w piłce nożnej, zagranie w tempo lub na pamięć, trenowane, praktykowane, wyuczone latami doświadczeń. To bardzo ważne i od tego trzeba zacząć. Jeśli nasze taśmy mięśniowe...